Wspólne posiedzenie Komisji 22 października 2015 roku. Rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Pana Wójta, Pani Skarbnik, pracowników urzędów gminy, sołtysów, mieszkańca naszej gminy i wszystkich Pani Radnej, Radnych, członków obydwu połączonych komisji. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę listę obecności 14 obecnych, stwierdzam prawomocność naszego posiedzenia. Proszę Państwa, do proponowanego porządku proszę sobie dopisać szóstkę rzymską. Jest to sprawa zawiadomienia wojewody śląskiego w wszczęciu postępowania nadzorczego względem uchwały nr 10/75/2015 Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Porąbka na lata 2016-18. I zarazem punkt szósty staje się punktem siódmym. Czyli mamy 7 punktów. Czy proszę Państwa, ma ktoś jeszcze jakieś uwagi do porządku naszego posiedzenia? Nie widzę. W takim razie mamy dołożony punkt, daje pod głosowanie porządek naszego posiedzenia. Kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do pierwszego punktu. Analiza projektu uchwał przygotowanych pod obrady 11 sesji Rady Gminy. Dotyczące następujących spraw. Pierwsze, określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dostaliśmy, proszę Państwa, wcześniej materiały. Dostaliśmy protokół z przebiegu konsultacji przeprowadzonych przez urząd i mamy zaznaczone terminy, organizacje pozarządowe, podmioty i tak dalej nie wzięły udziału w konsultacjach. Proszę Państwa, o 10 poprawkach nie bardzo mogę powiedzieć, bo chciałam zauważyć, jak Państwo przeanalizowali materiały, że prawie wszystkie bez dwóch stawek podatkowych ulegają zmniejszeniu. Otóż nastąpiła deflacja i stawki podatkowe ulegają zmniejszeniu, proszę Państwa, ale jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, dwie stawki będą, znaczy proponujemy oczywiście, żeby wzrosły. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 10 groszy. Z tego powodu, że grunt pod działalnością gospodarczą spada. I proszę Państwa, taki większy właściwie podatek od gruntów pozostałych, czyli od tych naszych wszystkich działek, proponujemy wzrost o 2 grosze. A resztę stawek zostaje na niezmienionym poziomie, względnie ulega zmniejszeniu. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do Państwa członków komisji? Mamy tabelę osoby prawne, osoby fizyczne i mamy porównanie, jak Pani Skarbnik mówi. Jakie były w ubiegłym roku? Jak proponowana stawka, jaka jest proponowana? Z Państwa nie mam uwagi. To się ciekawe, to się w miarę otrzymuje tak jak Pani Kamil Kłodzi. Można zapytać o coś? Proszę bardzo. Jak mniej więcej na przyszły rok ma wyglądać podatek rolny? Oczywiście. Bo to jest dobre porównanie. Czy to pójdzie w górę też, czy? Nie, proszę Państwa, podatek rolny, jeśli chodzi o gruntów powyżej jednego hektara, idzie w dół o 19,05 zł. Jeśli chodzi o grunty poniżej 1 hektara, o 38,10 zł. Również jest spadek. Nie ma zapytań, nie ma uwag, proszę Państwa. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Nie jednogłośnie. Jeszcze raz proszę. Proszę jeszcze raz. W takim razie 13 osób za. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Przeciw. W takim razie nie ma nikogo. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu drugiego. Uchwalenie wysokości podatku od środków transportowych.
Dostaliśmy to, proszę pani, wczoraj mailem. A dzisiaj mamy to wydrukowane, także... Jak to robił właśnie te tabele, to naprawdę to jest abolam taki, że transportowych środków to przerabiamy to co roku. O, proszę bardzo, pani. Proszę państwa, przepraszam z góry, że materiały przyszły dopiero teraz, jako że nie ukazało się do dnia wczorajszego rozporządzenie ministra. I proszę państwa, tylko mogę tyle powiedzieć, że żaden podatek nie idzie, nie podnosi się, a przeciwnie, kilka pozycji tych górnych ulega zmniejszeniu. Ciekawe, co się będzie. Wybory, wybory. Ja, to może robić kampanię. Czy są jakieś zapytania, uwagi, proszę państwa, ze strony członków komisji? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016. Kto jest za przyjęciem? Za. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do ustalenia wysokości opłaty targowej. Również, proszę państwa, żadna stawka nie ulega zwiększeniu, ponieważ minister ogłosił deklarację. Wszystkie stawki są. I tak samo mamy tutaj protokół z przeprowadzonej konsultacji. Nie było uwag żadnych. Nie było uwag. Czy są jakieś zapytania, uwagi? Odnośnie wysokości opłaty targowej. Pani radna, tylko proszę bardzo. Bo nie pamiętam teraz tamtego roku uchwały, ale czy my mieliśmy tak rozpisane przy powierzchni do 2 metrów i tak dalej? Było. Było rozpisane, ale nie tak dokładnie. Postaraliśmy się to zrobić dokładnie z powodu tego, że to jest sprzedaż naręczna. Tak zwane bez stoiska. No właśnie, a jak było w tamtej uchwale, gdyby pani mogła... Od stoiska naręcznego. Od stoiska naręcznego. A to przynajmniej powierzchnia. Tak, do 2 metrów. Ty możesz się ruszać na 2 metry. Ty możesz chodzić. Chodzić te obrzeczy, bo to rozwoju się troszeczkę. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia. Jeszcze? Proszę, przepraszam. Ja bym bardzo chciała, żeby pani skarbnik mogła ewentualnie przybliżyć tą starą uchwałę. Ja przepraszam, że sobie nie zatrzymałam wcześniej. Kompletnie zapis, czy mogłaby pani? Proszę państwa, te stawki są w granicach uchwały obowiązującej obecnie, tylko są tylko nazwy zmienione. Bo było tak śmiesznie napisane od sprzedaży naręcznej, ale również ktoś może mieć małe stoisko, no i więc... Na przykład, tak. Tak. Ale gdyby pani skarbnik mamą uchwały, ja bym bardzo prosiła, gdyby pani... No nie mam starej uchwały, przepraszam najmocniej. Na sesję przygotuję. Proszę. Bo proszę państwa, ja się bardzo cieszę, że w końcu spłynęły pieniądze z opłaty targowej. 15 tysięcy, o ile dobrze kojarzę. Tak, do tej pory, tak. Na półrocze. Tak. W związku z tym mam nadzieję, że my sobie po prostu teraz jakby nie obniżamy tych cen, bo jeżeli już wszyscy się przyzwyczaili do tego, że ta kwota była taka, jaka była. Wydaje mi się, że tam było 20 zł, prawda? Ale mamy 20 zł. Ale bez względu na powierzchnię. Od 2 metrów do 15 metrów. Proszę. Było 9 zł od sprzedaży na ręce. No i jest 9, dalej jest 9. I dalej jest 9. 20 zł. Tak. I były większe kwoty, 28 chyba było. To za ale my mamy za każdy metr później, proszę zauważyć. Powyżej 15 metrów. Za każdy metr. 3 złote więcej. Ale to było, może ja po prostu proszę mnie prowadzić z BRU, bo sprzedaż naręczna to jest, jeżeli ja stoję i sprzedaję coś na rynku, tak? No tak. Jaki metraż zajmuje? Mogę mieć Piotr. Ja widziałem czosnek naszej. To ten metr może nas zająć, prawda? Bo może być wiaderko jeszcze w piata biurko. Do 2 metrów, tak? Albo krzesło może mieć.
A jak było następna była kategoria? 4 metry kwadratowe było 20 zł. Do 4 metrów kwadratowych. Powyżej. Powyżej 4 metrów. Ale 8 metrów pani skarbnik było i już. Nie. Proszę Państwa, ale ja myślę, żeby proszę ustalić, jakie Państwo stawki proponowali. Bo to wychodzi na to, że stawki być może zostały te same, ale metraż się zmieni. Tak, metraż się zmieni. Niższy automatycznie niższy będzie wpływ. O to mi chodzi. Teraz czy to wpłynie na... Czy to wpłynie? Na wpłynie, czy nie wpłynące. Ale proszę Państwa, 2 metry to się rzadko spotyka, żeby ktoś wykorzystał. To w odosobnionych przypadkach. No, odosobnione przypadki to są na pewno. No, do grudka sprzedaje, na przykład pomidory. Oczywiście tak. No, tak to już na pewno każdy z tych starujących powyżej 2 metrów wchodzi. Brzydko mówiąc wchodzi. No, mieści się. No, ja mam pytanie, ponieważ tutaj pan sołtys ma największe doświadczenie. No to jakie te... Czy zdarzało się te naręczne, czy zdarzało się tak, że była stawka przeważnie 20? Była trochę zdarzała się, ale przeważnie była ta opłata wyższa 20 zł. No i była kolejne wyższe opłaty były wyższe na każdym metrze. A z Państwa doświadczenia wynika, że większość to jednak zajmuje więcej niż 2 metry, tak? Tak, to tak, dlatego też... Dlatego też można powiedzieć, że jest większa powierzchnia, bo te strakany generalnie ludzie handlujący na rynku no mają to większe niż 4 metry. No, to nie będzie tutaj, a jak ktoś sobie stanie patrząc na polskie rynki, targi wygląda, jak działa, tak to właśnie te powierzchnie tak się kształtują na tym poziomie. Proszę Państwa, mam tutaj uchwałę przed sobą z roku bieżącego. Były tylko 2 kategorie. Od sprzedaży na ręczne 9 zł i za stoisko nie przekraczające 4 metry 20 zł. Natomiast po przekroczeniu 4 metrów za każdy następny metr stawka wynosi 3 zł. Czyli tak porównywalnie jak my mamy. Nie. Tu masz do 15, aby było to 4. Proszę Państwa, z doświadczenia, które Pan Sołtys przekazuje, to są w ogóle bardzo duże problemy z egzekucją, z wyegzekwowaniem pieniądze. No, ale generalnie deszczowe, bo na tym przypadku są warunki takie, jakie są, no tak, szkoda z dni dzisiejszych, mokre, no jest nieprzyjemnie mokro i kałuże i troszkę jest to kulocowi, że tak powiem, no, nie mamy asfaltu ani w bruku, nie mamy warunków takich mają w kętach, czy gdzie. Sprzedający mówią, że mają płacić, tak? Tak, tak. No, ale to być może pomysł, czy jakaś jakiś sygnał dla nas, że może te wpłaty należy przeznaczyć właśnie na zagospodarowanie tych terenów, prawda? Czy jakieś są propozycje inne w takim razie, w tym punkcie, co mówimy o tej powierzchni? Chciałem zadać pytanie, czy przy tej nowej uchwale wpływ utrzyma się na tym całym poziomie, czy nie zmniejszy? Myślę, że się może utrzymać, natomiast nie wiemy, jaka będzie aura i jak to będzie wszystko wyglądać, prawda? Ale myślę, że powinna się utrzymać. Czyli nie ma żadnych nowych jakichś propozycji? Proszę bardzo. Pani Tyrza. Proszę Państwa, tutaj porównując do kurs 4,80 za 1 metr, a przy na targowisku. Natomiast przy dokonaniu sprzedaży przy innych miejscach 28 zł za 1 metr. Sobie już można policzyć. Tak. Nie ma to przepraszam, że dzisiaj ostatnie zdanie. Na targowisku urządzono w centrum gminy 4,80 zł za 1 metr kwadratowy. Wyznaczonego tam innego miejsca zajętego na targowisku. Czyli licząc na przykład 10 metrów kwadratowych, to mamy 48 zł.
a my 20. Ale przepraszam pani, na to może są tam stoiska już przygotowane. Nie, tam jest plaza asfaltowa. Przepraszam, do 15 mamy 20, do 48 nam brakuje 13 metrów, 23 metry razy 3 to mamy 60, jeszcze więcej. Tylko że w Kozawicz... Będę mnie pani mówił, 48 metrów, gdy pani liczy. Kozawicz jest złoty. Za 10 metrów. A my mamy 20. Dobrze. A myślę, że dodatkowo. Nie jest 28 dni. Dobrze, dobrze, przepraszam. To znaczy, no w takim razie może faktycznie warto się zastanowić nad stawną od metra, bo łatwiej chyba będzie wtedy określić to, jaką odpłatność powinien wnieść. A no tak jak mówię, ja uważam, że powinniśmy kwoty uzyskane z tych opłat przeznaczyć na modernizację. Proszę Państwa, właśnie to, co mnie uprzedził, bo ja to trzymałem na wolne wnioski, już z panią sołtysem rozmawiałem. To co właśnie mówimy, porównajmy Kozy, tam jest asfalt. Proszę państwa, teraz byłem w sobotę na targu, to pan sołtys zna temat, bo jest jako odbierający. Bardzo dużo sprzedających mnie zaczepiających nie znają. Niestety stan się naszego targowiska podłoża w złoto się zaczęło kałować. To było utwardzone, koro bardzo dobrze i jakiś otet było bardzo dobrze. Teraz naprawdę się już, miałem to w wolnych wnioskach poruszyć, ale jeżeli o tym temacie mówimy, to chcą żądać wyniku, to my musimy niestety tym targującym, szczególnie w takim porze roku, jak teraz zapewnić. No niestety, naprawdę się pan sołtys to potwierdzi, pokazały kałuże, gdzie nie było i ludzie mi czasami głosiej w kałuże stoją. A Kozy mają ten asfalt, proszę państwa. To też mi się wydaje, że musimy brać pod uwagę. Proszę bardzo. Oczywiście, proszę państwa, standard naszego targowiska byłby wyższy, gdyby wpływały pieniądze z opłaty targowej do budżetu gminy. I w ten sposób moglibyśmy w zupełności te pieniądze przeznaczyć na poprawę jakości funkcjonowania targowiska. Całe szczęście, że w tym roku po raz pierwszy wpłynęły te pieniądze i proszę zobaczyć, ile tych pieniędzy by było. Dziękuję. A ja się z panią nie zgadzam absolutnie, bo to ten plac, żeśmy nie kupili kiedyś na targowisko, teraz tam jest, to jest miejsce do targowania. To kiedyś był plac kupiony po to, żeby powstała porządna restauracja w Porąbce i po to, żeśmy to kupili kiedyś. Nie będziemy, jeżeli bym chciał tam zrobić targowisko, to bym złożył wniosek na z budami, z takimi rzeczami, ale nikt tego placu blokował nie będzie. To jest tymczasowe miejsce do handlowania. Taka jest opinia Rady Sołeckiej. Te pieniądze poszły na zakup tego z funduszu sołectwa Porąbka i takie było przeznaczenie przy zakupie tego placu. Prezentacja pańska jest co najmniej przeciwna. No, dlatego, że pieniądze, które powinny stanowić dochód gminy, a więc nasz wspólnych mieszkańców, dochodu tego nie stanowiły. I to za pańską przyczyną się działo. Więc przyjmowanie, że za publiczne pieniądze zostały kupione plac, kiedy można to zbudowana restauracja, to mnie też tutaj bulwersuje, bo gmina nie jest od tego, żeby kupować i prowadzić działalność gastronomiczną. Na biegu, przecież my nie jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która nagle zmienia koszt działania i będzie trzeba ma zapłacić. Jeżeli uważamy się na porządna restauracja, rzeczywiście brakuje w Porąbce. To nie wniesie marzyło, tylko Radzie Sołeckiej to jest ta Porąbka. No ale pan wójt, jako wójt, mając odpowiedni aparat administracji, pan co? Od planowania gospodarki przestrzennej w danym sołectwie to chyba też jest to związane z planowaniem gospodarki przestrzennej w danym sołectwie i między innymi to jest, mają ludzie jakąś koncepcję rozwoju tej miejscowości. Jest Rada Sołecka i oni mogą sobie decydować, w jakiej miejscowości chcą mieszkać. Pan im tego nie będzie mieszał w tym, to co oni mają. Ja po pierwsze nie mam zamiaru nikomu niczym mieszać, natomiast wie pan jakie są zadania, jakie uprawnienia, jakie funkcje Rady Sołeckiej. Na mój Bóg, to Rada Sołecka nie jest od tego, aby uchwalać plany, co najwyżej może wziąć i służyć Radą Sołeckiej, bo tak jest powiedziane w statucie Sołeckiej. Pan tu coś cały czas mówi o konsultacjach obywatelskich, a tutaj sam sobie pan zaprzecza. No przecież to są ludzie, którzy mieszkają w danej miejscowości, jest to prawie 40 osób jak w Polsce. I którzy mogą sobie pewne rzeczy wyobrażać, jak ta miejscowość ma za parę lat wyglądać. Ja bym bardzo rad, gdyby te 40 osób
marzyło o tym, żeby kanalizacja była w Porąbce i żeby tysiące metrów sześciennych ścieków nie spływały do środowiska. A ja myślę, że oni mają. W strefie o tym też myślę. Przechodzimy do tematu, proszę Państwa. Proszę Pan Krasnowski. W starej uchwale tam było sprzedaż samochodu. Jak to teraz w tej nowej? Nic nie pisze na tym. Samochód, no właśnie. Jak to teraz będzie? Między metry, nie wiem. Metry, jak jest samochód. Tak to można rozumieć, nieprawda? No. Czy proszę Państwa, bo tutaj była dyskusja, czy są jakieś propozycje odnośnie zmiany w ustawie? Proszę, to mnie interesuje, no bo w tym kierunku musimy zmierzać. Proszę Pani Radna, tym. Ja proponuję, proszę Państwa, żeby albo powrócić do starej stawki, albo obniżyć metraż w przypadku drugiego punktu. Paragrafie trzecim, tak? Jaka propozycja jest? 9 metrów metra, to od 2 do 9. 9 metrów to jest 3x3. 3x3 jest to, myślę, taki do 9. Jest to wniosek, czyli proszę Państwa, daję, żeby nie było niedomówień, daję ten wniosek Pani Radnej. Czyli od 2 do 9 metrów. Czy są jeszcze jakieś inne? Konsekwencją będzie, że w trzecim będzie powyżej 9. Powyżej 9 metrów, 3 zł. Czy są jakieś inne propozycje ze strony Państwa? Czyli proszę Państwa, pan wniosek do strony Radnej Komisji daje głosowanie. Ciszej. Zmiana w paragrafie 3 w punkcie 2. Przy powierzchni sprzedaży powyżej 2 metrów do 9, a punkt 3 przy powierzchni sprzedaży powyżej 9 metrów. Tak. To jest za przyjęciem tej zmiany. Dziękuję. 12 osób za. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Przeciw nie ma. Kto jest przeciw? Nie liczyłam pana, nie liczyłam pana Sopiaka. Za. Czyli 13 osób za i jedna wstrzymująca się. Czyli proszę Państwa, z tą poprawką daję odgłosowanie wysokość opłaty skarbowej na przyszły rok. To jest za przyjęcie projektu tej uchwały. 13 osób za. I jedna wstrzymująca. Dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu drugiego punktu rzymskiego, drugiego podpunktu drugi. Przyjęcie zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka. Mamy materiały i mamy też protokół przebiegu konsultacji. I tutaj mamy, proszę Państwa, jeszcze też opinię z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej. Proszę bardzo, proszę Państwa, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku opłatach lokalnych z tego roku, niestety nasze stowarzyszenie zajmujące się ochroną przeciwpożarową, jak również sportową, nie są z mocy ustawy zwolnione. Więc tutaj jest propozycja, aby, o ile Państwo się oczywiście przychylicie do tego, aby zwolnić te stowarzyszenia z podatku, bo no, bo z dotacji płacić nie mogą, a pieniążków oczywiście nie mają. Poza, tak, oczywiście, poza działalnością gospodarczą, oczywiście. To są LKS-y i straże. A ja zapytam, przepraszam, z dziedziny kultury się to może wstydzę tego, to Pani wiem, ale nigdy to nie wnikałem. A jak płaci tą kultury GOK, jak mamy tyle biur urzędu gminy? GOK tylko płaci na swoje lokale. Tylko za swoje, oczywiście. Bo większość wiadomo, że na dzień dzisiejszy są biura. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, proszę Państwa? Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka na przyszły rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Następny punkt, proszę Państwa. Mamy uchylenie uchwały w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka. Proszę Państwa. Proszę Państwa, od tego roku z
sołectwo Porąbka straciło status miejscowości uzdrowiskowej i turystycznej. Więc no, musimy tą uchwałę, musicie Państwo tą uchwałę uchylić. A powiem tylko tyle, bo jeszcze sprawdzam to dziś, że z tego tytułu mieliśmy w tym roku 2500 zł. Ale sam fakt, co spowodowało stracić. Wojewoda uchylił swoje rozporządzenie. Uznał, że już nie jest uzdrowiskowa. Tak. Ani turystyczna. Ani turystyczna. A za dobre warunki. Za dobre może wojewoda pomylił tą Porąbkę za kogoś. Kososławca, co jest Porąbka? To też jest Porąbka. Co wojewoda powinien wiedzieć? Wicer wojewoda, to na pojeździe. Nie wiem. Jeżeli tak, to proszę bardzo, panie radny. Ja mam pytanie, czy państwo wiedzą, czym się kierował? Czy są jakieś takie zewnętrzne przesłanki? Nie znamy tych przesłanek. Jako, że nam tylko powiedziano na szkolenie, że wojewoda wszystkie miejscowości uchylił ten przywilej, że się tak wyrażę. Znaczy my stracimy tylko 2500 zł, natomiast są tu gminy, gdzie tracą po 80, po 100 tysięcy szczyr, Czerniechów i tak dalej. Będziemy się starać, myślę, że wystąpimy na rok następny, ale to trzeba udokumentować pewnymi faktami, żeby znowu wojewoda przywrócił miejscowość. Przepraszam, jak nadmorskie miejscowości nie mówili? To nie nasz wojewoda. To nie nasz wojewoda, jak inni wojewoda. To jest zaleta tego, że z województwa polskiego trafiliśmy do śląskiego. Tak. Na Śląsku nie ma. Że zlikwidowali województwo bielskie. No tego trzeba dać. Nie wiem, to jest że wojewoda wyznaczył parametry. Tak. Parametry, które... Przesłanki, którym... Tak. Żeby ten status został nadany. To nie, że to jest dożywotnio... Nie. Można się starać. Znaczy prawdopodobnie zostały nowe kryteria, które kiedy się spełnia, to takie stanowisko. Proszę Państwa, też od 1 stycznia 2016 wchodzi zmiana, która mówi, że ta opłata miejscowa i uzdrowiskowa jest fakultatywna, więc to, czy Rada Gminy to będzie podejmowała, to już jest, że tak powiem, w kompetencji Rady. Mogą być takie gminy, które na przykład zniosą opłaty miejscowe i uzdrowiskowe. Ona będzie dobrowolna, a do tej pory był to obligatoryjny. Ale nadal związana z nią tak? Nie. W ogóle będzie co do zasady, kiedyś przepis mówił, że Rada Gminy uchwala uchwałę i określa wysokość opłaty miejscowej czy też uzdrowiskowej, a teraz przepis brzmi, że może. Od 1 stycznia. Jak wszystkie opłaty zresztą. Tak, nie, ja tylko do Państwa wiadomość. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 33 łamane przez 304/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej miejscowości Porąbka. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? 12. 3 osoby. 3. Czyli 11 za. Dziękuję. Następny punkt to mamy określenie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mamy tutaj, proszę Państwa, uzasadnienie, bo tutaj się nic nie zmienia. Jakby to czytali, tylko to dotyczy domków letniskowych, że chyba do 5 lipca mają na cały rok zapłać, jak się nie mylę, prawda? Tak. Jednorazowo, tak? Tak. Tu jest ta zmiana. Czy są jakieś pytania, wątpliwości? Nie ma pytań. Daję pod głosowanie, proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, następny punkt mamy wyznaczenie, wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony. Tu proszę Państwa, już wczoraj troszeczkę naświetlił dyrektor pogotowia ratunkowego Bielsku, pan Wojciech Baligura, że tutaj chodzi o, proszę Państwa, miejsce
na garaże przy pogotowiu w Kobielnicach, czyli przy ośrodku zdrowia. Czy są jakieś zapytania, niejasności odnośnie tego projektu uchwały? Proszę bardzo. Mamy uzasadnienie z tyłu. Pytanie z natury prawnej. Ponieważ chodzi tutaj o budowę tych dwóch garaży, co się stanie po okresie, po końcu dzierżawy? Bo tutaj pamiętam, taka sprawa była też podobna odnośnie budowy. Mówimy o tej następnej uchwale. Proszę? Już przyszliśmy. Tak. Dla Bogotowia. Co się stanie, to znaczy jakie będą tutaj ustalenia pana wójta odnośnie później przeznaczenia tych budynków? Bo rozumiem, że to jest na naszym gruncie, czyli w tym momencie musi być jakby tutaj potwierdzenie, co będzie się działo po tym, jak dzierżawa wygaśnie. Znaczy po 29 latach mogą pociągnąć jeszcze rogi i wtedy mogą zasiedzieć przez... Nie mogą zasiedzieć. To było od posiadania zależnych. Aha, tak. Sobie za 29 lat trudno nic powiedzieć. Znaczy tak, najlepszym zabezpieczeniem dla gminy jest zapis w umowie, że to przechodzi na własność gminy bez obowiązku zwrotu nakładu. No to już kwestia umownego uregulowania. Znaczy to chodzi o amortyzację między innymi, żeby oni mogli zamortyzować te garaże, bo tak tu pan Waligura wczoraj tłumaczył, nie? Żeby ten czas był taki, żeby oni to mogli po prostu zamortyzować. I też na pewno nie mogła być żadna umowa nieodpłatna, bo oni by też sobie tego nie mogli zamortyzować. Będzie odpłatna. Jeżeli się żało? Odpłatna dzierżawa. Tak. Ja nie odpłatna dzierżawa. Dziękuję. Czy są jeszcze zapytania? Pan Rodny Kocęba, proszę. Panie Wójcie, ja nie wiem, gdzie jest to miejsce, sytuowanie tego garażu, to znaczy, że to jest zaznaczony ten stary garaż, który tam stoi. Natomiast jak to się ma do planu zagospodarowania terenu wokół ośrodka zdrowia? Czy to nie należy do obowiązku, ale się nie chcę pogadać troszkę dalej w stronę miłości, czy to ma być tak? Nie była mowa o tym, że za mamy zrobiony, tak jak mamy pan Szwabę, tak jak Wojtka Zdrowia, tak to jest miliona złotych. Jak się ma stosunku do tego projektu? Z tyłu ośrodka zdrowia jeszcze będą parkingi koło tego garażu. A jeżeli się nie można przesunąć. Gdzie w tej chwili, przepraszam, że gdzie jest blaszak, to nie będzie nic, tak rozumiem, tylko parking. Tak, to parking, a tam gdzie stoi garaż, to będzie ten nowy przesunięty na SOMS i tam już później leci kanalizacja i większej możliwości nie ma, jest ta rzeczka. A cały plac koło garażu, w stronę pana Pyznała, tam jest przewidziany z tyłu, za ośrodkiem na parking też. Także zagospodarowany będzie w całości, razem z parkingiem, a tam się nie było można przesunąć. Poleci nowa kanalizacja, tam nie ma była przewidziana. Także jest projekt uwzględniony. Wykonany już jest projekt na to. Najpierw zrobiony był projekt, a potem już nasza zgoda jest na to wszystko, czy ja? Nie, no odwrót. Ten projekt będzie zrobiony rok temu. Była zgoda. Przez pogotowie, tak? No, zakładamy spodnie przez głowę, tak? Projekt myśmy robili na parki, a oni robili projekt na windę. Tak, projekt na parki i na czy są jeszcze jakieś pytania, proszę państwa, odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie, proszę państwa, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony. Też za przyjęcie tego projektu uchwały. Jednogłośnie. Dziękuję. Następny punkt, proszę państwa, jest to przyznanie nagrody gminy Porąbka pod Radosławna Róża na 2015 roku. Po trzecie odbyła się w Ośrodku Kultury na Górze w Dużej. Odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Pozwólcie państwo, że przeczytam protokół z posiedzenia tej komisji. Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie przyznania nagrody Radosławna Róża rok 2015. W obradach komisji uczestniczyli
Marzesław Bułka, przewodniczący, Małgorzata Golasz, członek komisji, Małgorzata Czernik, członek komisji, Zbigniew Tarosz, członek komisji, Zbigniew Zdrawek, członek komisji, Roman Pękala, członek komisji, Stanisława Kawłata, członek komisji, Anna Jezierska, członek komisji. Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia i przypomnienie regulaminu, przedstawienie kandydatów do nagrody, przeprowadzenie głosowania, ogłoszenie wyników, zakończenie posiedzenia. Ad 1. Przewodniczący komisji otworzył kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej Nagrody Gminy Porąbka pod nazwą Srebrna Róża i przypomniał regulamin nagrody. Ad 2. Przedstawienie kandydatów. Bujaków, pani Maria Wójcik, Czaniec, pan Wojciech Waligura. Kobienice zrezygnowały z wytokowania kandydata w roku 2015. Porąbka, Dziecięcy Zespół Regionalny Porąbczan. I tutaj mam załączenie, gdyby kto do wglądu, gdyby ktoś chciał zaczerpnąć opinii przedstawionej na temat kandydata nominowanych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj ma. Zgodnie z regulaminem konkursu zostało przeprowadzone tajne głosowanie, w wyniku którego oddano 8 głosów. 2 głosy Wojciech Waligura, 2 głosy Maria Wójcik, 4 głosy Dziecięcy Zespół Regionalny Porąbczanie. W uznaniu za całokształt działalności laureatu Nagrody Gminy Porąbka pod nazwą Srebrna Róża roku 2015 został Dziecięcy Zespół Regionalny Porąbczanie. A 5 przewodniczący komisji podziękował komisji za udział w posiedzeniu, za obrady kolejnej komisji konkursowej pod nazwą Srebrna Róża. Dziękuję. Czyli proszę Państwa, tak jak usłyszeliśmy, z 4 głosami został laureatem Zespół Porąbczan. Czy są jakieś zapytania, jasności? Czyli daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody gminy Porąbka pod nazwą Srebrna Róża na 2015 rok, któremu nagrodę tą przyznaje się Zespołowi Dziecięcemu Regionalnemu Porąbczanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 7, proszę Państwa, udzielenie i rozliczenie dotacji, ustalenie stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Porąbka, prowadzonej przez inne przedmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Wczoraj dlatego prosiłem, że jest na drodze przedwczoraj pani dyrektor, pani Koniowczyk, przepraszam. Wyjaśniała to Państwu, czy są jakieś ścisłości, no dlatego poprosiłem ją na wtorkowej komisji. Nie ma. Czyli proszę Państwa, przed chwilą przeczytany projekt uchwały daję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Przed chwilą wymieniamy to projekt uchwały. Jednogłośnie. Dziękuję. Następny punkt. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Porąbka a gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Mamy, proszę Państwa, tutaj uzasadnienie na drugiej stronie. Kto by z Państwa chciał zabrać głos? Rządu gminy, czy jest nie jakieś nieścisłości? Proszę Pani Marta. Ja się bardzo cieszę ze względu na tą uchwałę. Naprawdę. Nie, bo wiem jaki problem był w tamtym roku, także unikamy już takich. Cieszę się, że Państwo się odbyli. Już Państwo poproszę. To ja tylko proszę bardzo. Głównie, żeby przekazać jakąś informację mieszkańcom. Jak to wyglądało w zeszłym roku, jeśli chodzi o ilość tych zwierząt, które trafiły na podstawie tego porozumienia? Czy mamy jakieś takie dane? To znaczy mamy, tylko ja to Państwu zawsze przedstawiam przy okazji opracowania programu. A to jest tylko wyrażenie zgody, czyli w lutym albo w marcu. Ale mamy zawsze tak, bo już chciałem zapytać, jak nie wykorzystamy tej kwoty 60? To jest karalne, tylko wyłapać właściciel. Zaczęliśmy statut, nie wiem, to wysłyszałem, nie będą na to. Okropne i to czyli te zwierzęta naprawdę. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania jeszcze? Proszę Państwa, w takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Porąbka a gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego
związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 9. Przyjęcie na 2016 rok programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Może pani skarbnik? Proszę państwa, to pan radny już mi zwrócił uwagę wcześniej, że na kulturę była taka potrzeba, żeby te 12 tysięcy. No przepraszam, będę słowo, w zeszłym tygodniu roku było 10, a później na co? Na niepełnosprawność się tak, z tego 3000 wzięło. No i tak kiedy zostało 7, no to ta kultura taka piątego obozu. Proszę państwa, jeśli byś nam uda zrobić z budżetem, tak jak minister planowała, to te pieniądze będą 16. Nie jesteśmy na etapie przygotowania projektu budżetu. Proszę nie ruszyć. Bo tam jeszcze było takie, mieliśmy spotkanie z taką przedstawicielką Andrzejowa, to jest towarzyszy niepełnosprawny i którego wszystko ja dodaję na dziennik podawczy. Tak. My się spotkali. Pan przewodniczący, wiceprzewodnicząca, a ja i kolega też. Nasze dzieci też korzystają, pani Jasiu, prawda? Też korzystają z tej fundacji. Czy są jeszcze jakieś, proszę państwa, zapytania w jasności? Proszę pani radna. Czy ja mam jeszcze takie pytanie, żeby pani skarbnik prowadziła. Czy jeżeli będzie zwiększona ta pula środków na kulturę, będziemy zmieniać program również, czy to już... Nie będziemy zmieniać. Nie będziemy zmieniać. No, ale jak stawka się zmieni? Ale ja zaproponowałam państwu już pewne pule i one już uwzględniają wzrost na nowy rok, tak jak ustaliliśmy z panią skarbnik, prawda? Bo w zeszłym roku, nie wiem czy państwo pamiętają, to było 277 500, a w tym roku już mamy 338 500, bo w tamtym roku dwa razy, tak, były zmiany dwa razy, tak. Mówimy o kulturze. Aha, o kulturze już mają państwo 9,5 tysiąca wpisane. Plus 2,5. I jeszcze? Tak. Aha. Plus 2,5 dla seniorów. Tak. Czyli nie, czy jak będzie zmiana do budżetu, albo będzie w budżecie, to już w konkursie uwzględnimy wyższą stawkę. To już nie będzie wymagało korekty programu. Tak. 11, czyli będzie 12. 12. Czy jeszcze jakieś zapytania są? Daję projekt uchwały pod głosowanie, proszę państwa. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę państwa, mamy teraz 10 punkt. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemu alkoholowego oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Porąbka na 2016 rok. No tutaj chciałem pani gdzieś, pani Gabrysiu się podziękować, bo jest szeroko opisany. No ja sobie pozwolę. No niepokoi alkoholizm, proszę państwa, jak my to czytali, to jest zostawienie, co dzieci co mnie uderzyło, od 11 do 15 lat tam bardzo wysoki procent używania już alkoholu, to ankiety były, proszę państwa, to jest bardzo niepokojące. Właśnie państwo mamy tutaj, tak, mam tu zaznaczone gdzieś tam. Jeżeli to czytamy, że u dzieci i młodzieży właśnie sprawę alkoholu, właśnie ze wstępnego badania antydopingowego i tak dalej. 33% uczniów wieku 14 ma zastosowanie. Ja dodam, że na sprawozdania państwo dostaniecie na za rok 2015, to będą szczegółowe informacje, bo to będzie taka konkretna diagnoza środowiska. Tak samo tutaj, co właśnie przed chwilą powiedziałem. Wyniki badań wskazują, że 71% polskiej młodzieży w wieku od 11 do 15 lat próbowało napojów alkoholowych, to 20% 11 lat. To jest bardzo niepokojące. Nie wiem, czy tylko tu jest wina tych dzieci, młodzieży, czy na starszych też. No trudno osądzać. No i poza tym nie
bardzo zabolało fakt, że aż 71 osób, w tym 6 kobiet, trafiło do Izby Wyczerni z naszego regionu. Tak. Naprawdę. Przy czym z danych OPK wynika, że najwięcej osób trafia w grudniu, więc w okresie świątecznym. Boi się, a kończymy rok. Adama Jerwa. Bardzo tak się państwa trzeba się kinować po grudzie się z tym takim rodzinnym na tobie. No proszę państwa, jeszcze raz. No i ta liczba punktów, które sprzedaje się napoje alkoholowe w stosunku do naszego terenu, to uważam, że jest, no jest duże. Bo to jest 58 punktów, chyba mnie nie pomysłowa. To jest tak, jak podpisałam, że 266 osób przypada na jeden punkt, to jest tyle, co średnia krajowa. Ale to się tak w ten sposób się liczy. A ja mam pytanie odnośnie sprzedaży. Czy pani zorientowana, bo moje świadki czasami zwróciłem uwagę. Czy jakieś konsekwencje sprzedające w danym punkcie ponoszą młodocianem, albo jeżeli my sprzedają alkohol? To znaczy powiem tak, niejednokrotnie ja zwracałam uwagę sprzedawczyni o to, aby poprosiła o dowód osobisty, tak? Bo powinna być niepewna, czy ta osoba ma 18 lat, czy nie ma. Najgorsze jest to, że sprzedaje się alkohol osobom nietrzeźwym. To jest, nawet już tych nieletnich bardziej pilnują niż osoby nietrzeźwe. My mieliśmy właśnie ten zakup kontrolowany, o którym wspominałam, dotyczył sprzedaży alkoholu osobie nietrzeźwej i tak jak przytoczyłam, 26 punktów na 30 sprzedało alkohol osobie nietrzeźwej, po prostu od której czuć było alkohol, która zataczała się w sklepie. Ja też w sprawozdaniu państwu przytoczę, tam szczegółowo mam opisane sytuacje sprzedaży, konkretnie chodziło o piwo. I niejednokrotnie było tak, że sprzedawczyni nawet zapakowała do reklamóweczki alkohol, aby się nie rozbił, więc to gmina komisja prowadzi kontrolę, mieliśmy tą kontrolę niedawno. My pouczamy, ale tyle możemy zrobić, tak, żeby pouczyć, żeby... Jakieś konsekwencje podnoszą. To znaczy tak, zakup na paragon, tak, musi być paragon, musi być osoba nietrzeźwa, musi być świadek tego zdarzenia, to nie jest prosta sprawa. Z policją też rozmawiałam na ten temat, aby tego pilnowali, aby to monitorowali. To cofnięcie zezwolenia na sprzedaż no nie jest prostą sprawą, aczkolwiek no, zastanawiam się, czy w nowym roku nie zmniejszyć ilości w uchwale liczby punktów, które mają tak, bo jest bardzo, mam chyba limit 85 punktów, tak, żeby to zmniejszyć, aby móc postraszyć trochę sprzedawców, że jeśli stracą zezwolenie, to mogą tego zezwolenia szybko uzyskać, tak, bo no jest tak, niedawno był przypadek, kiedy, to znaczy niedawno, no, koleżanka Elza Krzewska, tym się zajmowała, kiedy jeden ze sprzedawców właścicieli utracił zezwolenie, no ale zaraz ten sam lokal otworzył na żonę, więc ma takie prawo, tak? No. Ja powiem, że jeżeli chodzi o ten tą akcję sprawdzania, czy nie jesteśmy sprzedawane, przyniosła efekty, bo w kilku sklepach zauważyłem, że same panie sprzedawczynie się zastanawiają, czy ten pan jest rzeczywiście wypity, czy nie, czy mogą mu sprzedać, czy nie mogą, boją się rzeczywiście tego, żeby to mi sprzedać. Po tej akcji. No ja do tego pisma, że zmieniamy politykę, że będziemy pilnować tego, bo naprawdę rodziny osób, które zgłaszają do nas na leczenie, o zobowiązanie do leczenia, proszą o to, więc no, żeby się tym zająć, no jakoś tak tutaj odgórnie jako gmina, no też pilnujemy tego, żeby... Ja mam okazję czasami być świadkiem tutaj w centrum tych delikatesach, przychodzą tutaj z Podmostu, czy z Wigliny i pici, widzę, że nie sprzedają to tam. I odchodzą z Wickiem, no i to jest bardzo wielki problem. A gdzie jest granica? Pan radny się tak zgłosił. Ja mam do pani pytanie. Czy mogę pani przybliżyć okoliczności, w jakich dokonuje się takiego zakupu kontrolowanego i akcji? Bo rozumiem, że jest tam co najmniej jeden urzędnik, który widzi ten fakt, tak? To znaczy nie, to jest usługa wykupiona, tak? To jest przez Centrum Działań Profilaktycznych rzecz robiona, ale jest świadek tego zdarzenia, tak? Czyli jest świadek zdarzenia? Tak, to nie jest jedna osoba, tak.
to ja proponuję, nie wiem, z kim się konsultację, bo pani wspomniała o konsultacjach z policją. Nie wiem, na jakim poziomie się one odbyły, ale proponuję tak nawiązać kontakt z komendantem komisariatu w Kobienicach, bo trzeba pamiętać o tym, proszę państwa, że każda sprzedaż osobie nietrzeźwej, osobie, która ma nieukończone lat 18 lub nawet pod zastaw, stanowi przestępstwo, zgodnie z ustawą, prawda? Dodatkową konsekwencją, ale w trybie administracyjnym, jest cofnięcie zezwolenia. To, co pani powiedziała, że pan stracił zezwolenie, odparł na żonę, owszem, może się zdarzyć, tylko że pamiętajmy o tym, że jeżeli komuś zostaje cofnięte zezwolenie, to nie zwraca się mu opłaty wniesionej, prawda? Więc i tak do budżetu gminy wpływa kolejna opłata. A ta kolejna osoba musi pamiętać o tym, że odpowiada za to, co robią jego pracownicy. Więc nawet w sytuacji, jeżeli by pracownik, który taki alkohol sprzedał, okazało się, że zrobił to nieumyślnie, bo przypuszczał, że ta osoba jednak ma ukończone lat 18, albo przypuszczał, że jednak nie jest nietrzeźwa, to i tak w trybie administracyjnym ta koncesja może być cofnięta, bo to jest decyzja organu wydającego decyzję. Więc ja bym się naprawdę bardzo ostrożnie odniósł do jakby konsekwencji tych kontroli. To świetnie, że one są, dobrze, że znamy skalę zjawiska, ale myślę, że jeżeli kilka osób na terenie naszej gminy straci to zezwolenie, to wtedy pozostali nagle zaczną stosować się do litery prawa. To nie ograniczenie zwalidności właśnie tego typu działania. No zawsze przynoszą najlepszy skutek, prawda? Czasami jednak trzeba tą regresję wziąć pod uwagę. No i tak mówię, tutaj trochę włosy nie staną tam, gdzie jeszcze mam. Bo jestem zaniepokojony, bo był świadek i było przestępstwo, prawda? A nie zostały podjęte żadne dalsze formalne kroki. Bo tak nie trafiły żadne materiały, prawda? Z tych kontroli. Ta kontrola została zlecona i mamy jej wynik do pani na autonomii, prawda? Tak, tylko że to osoba, która przeprowadza tą kontrolę, faktycznie nie z tego, co wiem, znaczy z tego, co wiem, jestem pewna, że ona nie piła alkoholu, tylko że już było ani jakieś takie po prostu, no, czy zachowywała się jak osoba nietrzeźwa, tak? To nie było, że nie była osoba nietrzeźwa, wie pan. Dobrze, to pani wydobiła moje możliwości, bo rozumiem, że to była forma prowokacji. Tak, no dziękuję, to chodzi. A nie osoba stojąca za regałem i przyglądająca się sprzedaży, tak? Nie. To była forma prowokacji. Zawsze, że i tak mam zaśmieszane uczucia, co tego działałem. Jeśli by było takie zdarzenie, że osoba nietrzeźwa wchodzi do lokalu, tak, czy do sklepu, do lokalu gastronomicznego. Czyli ta osoba udawała osobę. Tak, zawsze tak. No, tak samo jest osobą niepełnoletnią. Jest to osoba pełnoletnia, która ma taki. Dziękuję bardzo. Pani Madur prosiła o głos, proszę, do kolejny. Dziękuję. Ja chciałam zapytać, bo tutaj też pan przewodniczący wspomniał o panach wychodzących z gminy. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na ten problem, bo w każdej miejscowości, w każdym naszym sąsiedztwie są takie miejsca, gdzie panowie pijają alkohol, często młodzież. Nie tylko panowie, przepraszam, panie też. No przepraszam. Nie zauważyłam, natomiast również młodzież. Jedno takie miejsce jest w drodze do przedszkola koło mostu, gdzie dość duże grupy młodzieży są i często tam nawet jest strach iść po prostu, sen na spacerze. Czy są jakieś przez ośrodek prowadzone badania, czy policja interweniuje w takich sprawach? Czy są robione kontrole? Czy w jakikolwiek sposób nakładane są mandaty na te osoby, które piją w miejscach publicznych, gdzieś przy szkole? Są nakładane mandaty, jak najbardziej. To też duża ilość mandatów. Tak, osoby nietrzeźwe. A to się od nich egzekuje. No właśnie, w szkole zapłacenie to znaczy przez nas nie, to jest mandat ustawiany przez komisarza policji, no tak, policję, to już ich sprawa, tak? Ale czy jest egzekwowane? Nie ukrywam, że na komisji spotkam się co miesiąc z przedstawicielami policji i systematycznie o tym się rozmawia, o tym prosi się o wieczorne takie. No takie wieczorne, nawet w ciągu dnia. I tutaj ja wielokrotnie myślę, że tutaj na zebraniu wiejskim mówiłam,
mam nadzieję, że to miejsce w Czańcu akurat, gdzie zagrodzone zostało w tej chwili. Zapłacili już nie raz. Tak, gdzie cały czas argumentem policji było, że to jest teren prywatny i panowie mogą sobie tam stać, w tej chwili jest to zagrodzone, jest to miejsce publiczne i teren gminy. Więc mam nadzieję, że to poskutkuje, no bo tak jak mówiłam tutaj, po prostu raz, że młodzież widzi to, dzieci to widzą, obserwują. Były nawet sytuacje takie, że młodzież z gimnazjum zachadzała sobie tam palić papierosy. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej, czy nie, ale były takie sytuacje. Natomiast dzieci z podstawowej szkoły po prostu boją się tam prędko przechodzić. Wiem, że przenieśliście panowie tam na pierwszego gościa. I myślę, że w każdej miejscowości są takie miejsca. I ja bym tutaj naprawdę apelowała o złożenie wysiłku ze strony takich tutaj policją pracy, żeby po prostu te miejsca zniknęły z naszej. Bardzo często jest tak, nie powiem, co tak się stało, że miejsce z podstępu, tak, zostało przeniesione na teren prywatny. Dziękuję pani Radna Kula. Ja chciałam zapytać, jak często organizowane są szkolenia dla sprzedawców alkoholu i czy tymi szkoleniami objęci są na przykład tylko przedstawiciele, czy cały personel danej jednostki, która sprzedaje alkohol? Szkolenie dotychczas było organizowane raz w roku. Wysyła się zaproszenie tak, dla właściciela, dla sprzedawców, aby jak największa ilość danego punktu osób się zgłosiło, ale zwykle bywa tak, że przychodzi jedna bądź dwie osoby. A czy były takie przypadki, że na przykład z danej jednostki nikt? Oczywiście, 50% w tym roku przyszło. A czy wobec tego są jakieś wyciągane konsekwencje w stosunku do tych osób? Kontrola później tych punktów. Aha, i czym ona skutkuje? Dokładnie, pouczeniem też, ale na miejscu czasami w obecności klientów rozmawia się o tym, co było na szkoleniu, tak, że to jest sytuacja stresująca dla sprzedawcy, ale po prostu tak. Tak samo w przyszłym roku, tak jak pisałam, planujemy kontrolę oświadczeń, żeby po prostu szczególnie tych punktów, które podejrzewamy, że coś tam się zdarzy po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Sobiak prosił o głos. My, jeżeli chodzi o tego alkoholu, tego nie wytępimy w żaden sposób, ani nie pomoże policja, ani wasze jakieś tam. Ja obserwowałem może przez godzinę tych pioszków. Jeszcze mam ich tam na karku też pod remizą ze śladami. Po prostu mają wyliczone pieniądze. Podchodzą do pewnej pani, akurat ją znałem. Ona idzie do sklepu, za chwilę wychodzi i oni odbierają butelkę. Bo wiem, że w Lewiatanie tam nie kupi. I wypili tę butelkę, za pół godziny zrobił to samo z kimś innym. I tu nie można obwiniać na pewno tych sprzedawców. Bo chodzę tam często i widzę, co się dzieje. Piwo, nie sprzedadzą piwa, ale za chwilę będzie z tym piwem. Ktoś mi kupuje. Oczywiście. Jeżeli same społeczeństwo nie będzie reagować na to, no to tak się jak będzie dalej. Bo wtedy łaski mu nie zrobi, że on kupi w sklepie. On nie kupi, bo on tam nawet nie chodzi. Oczywiście. Tak no i kupuje pani i on, ona wchodzi ze sklepu, on podchodzi na bok koło samochodu, na tym podaje. I tak to myślę, to jest na co dzień. Dziękuję bardzo. Nie zapytam, że tak jest, bo my jako gmina komisja musimy starać się pilnować tego, aby zasady ustawy, tak, przepisy ustawy były przestrzegane, tak? Robić wszystko, żeby młodzi nie sięgali po alkohol, żeby osoby starsze w miejscach publicznych nie piły, żeby w domach się poukładało. Tak naprawdę sytuacje niektóre domowe są tak drastyczne, tragiczne, po prostu czasami niewyobrażalne, że staramy się robić w każdej dziedzinie, co możemy, co zdołamy. Tak? No i widzimy cały ten katalog takich działań po prostu promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałających właśnie takim faktorom. Przecież widzimy to. Dziękuję. Dziękuję. Pan Drzewiecki prosił o głos. Ja plus dwa zdania, bo ze swojego podwórka wiemy, że i tak z tymi ludźmi dorosłymi, którzy biją, to jest walka z wiatrakami, nie? I to
ile tak widzę te małe kioski czy sklepy, to oni na tym prosperują, że sprzedają to piwo. I teraz ta granica, kiedy on ma wypita, a kiedy nie, te ekspedientka, chociaż te pracodawcy nie ma, to ona i tak woli, jak to się mówi, przymknąć oko, żeby się kurde nie narazić na wulgaryzmy i tak dalej. Ja bym się skupił to, co było w gimnazjum, że idzie tam nastoletni chłopak czy dziewczyna do sklepu i kupuje papierosy na sztuki, czy tam ten alkohol. Ja bym w tym kierunku poszedł, żeby po prostu zrobić nacisk, żeby jest kochanie, no nie wolno sprzedawać. No ja ci mogę powiedzieć, że sprzedają czaj i co. Ale ja mówię o faktach, a nie o tym, że nie. Ja mówię, ale nie chodzi mi o to, żeby tu zrobić nacisk. Jeżeli chodzi o nieletnich, bezwarunkowo, tu ich postraszyć w tym kierunku. Bo z dorosłym ja uważam, że to nie powalczymy. Dziękuję. Pan Kocęba, proszę o takie głosy. Proszę Państwa, jeżeli byli sobie, żeby zlikwidować miejsca, gdzie różne osoby spożywają alkohol, oczywiście grupa tych osób jest diagnozowana, jest znana, wiemy, o kogo chodzi i tak dalej. Powiem Państwu, że z własnego doświadczenia, że jest to niemożliwe. Po prostu fizycznie niemożliwe. Jeżeli przepędzi się ich z jednego miejsca, to my sobie tak przepędzi się na miejscu, naszą się zbierać. Szczęście wtedy, jeżeli rzeczywiście miejsce w tym stronę, dość dalej się od ścieżek normalnego stosowania dzieci i młodzieży, wielu, wielu osób. Akurat tak się składa, że w Kobiernicach jest takie jedno miejsce, gdzie różne osoby się schodzą, siedzą sobie, rozmawiają, wywiją na ile ich stać i idą do domu po prostu. Akurat jest to na obozie. Nikomu nie warto, ale ich nie widać, że oni tam są. Powszechnie jest to zwane patem. To jest jedno z najcięższych miejsc. Gdzie to jest? Można wiedzieć? To jest patem. Nikomu nie prześladuje. I proszę mi wierzyć, że jak na te standardy, które tam obowiązują, zachowuje się bardzo kulturalnie. Możecie mi Państwo wyznaczyć. Państwo panowie też byli zorganizowani tak, bo też segregacja się nie działa. No i to ja ich trzeba postawić jeszcze. Ja czasami byłem często jestem w Kobiernicach. Pan Kwiznał wypędzi od sklepu, no to oni zadają za przeproszeniem załatwione i drogi. I tam siedzą, widzę, często człowiek z naszego sklepu. Też ich nie widać, tak? Przynajmniej schodzą z oczu. Szczęście, schodzą z oczu, nie widać ich, nie włączą się. Co jakiś czas się może jedną tylko. Dziękuję panu. Ja chciałem skończyć. Proszę Państwa, jeśli chodzi o problematykę spożywania alkoholu, będziemy sobie tutaj dyskutować. Chodzimy, że to jest kwestia wychodzi kultury, kwestia doświadczeń historycznych, kiedy mieszkańcy wsi byli rozpijani powszechnie. Powiem Państwu tak, z dokumentów historycznych wynika, że to co właściciel wsi nie mógł sprzedać w karczmie, to miasto umyślnego, który chodził po domach i sprzedawał mu gorzałe czy inne alkohole. Więc to jakieś ślady zostają tam gdzieś. Druga sprawa to jest to, zależy od tego, co my uważamy za alkohol. To też powszechnie się uważa, że piwo to nie jest alkohol. Zresztą jaka dawka tego alkoholu czy napoju musi być, po prostu alkohol, teraz jeszcze przybył cydr i tak dalej, i tak dalej. Ale to podzielna kwestia. Dlatego do czego zmierzam, że Państwa trafiły zagrożeniem, które istnieje i nabiera realność, to są narkotyki do barwy. To jest to, o czym bardzo mało wiemy, przynajmniej na naszym terenie, dlatego że a chyba brak badań jest odpowiednich materiałów do tego wszystkiego. Właśnie ja mam taką cichą nadzieję, że badania takie zostaną przeprowadzone będą, kiedy następuje rzeczywista inicjacja w zakresie zażywania narkotyków i dopalaczy, bo to jest rzeczywiste zagrożenie. Proszę Państwa, no nie chciałbym, żeby dochodziło do takiej sytuacji w naszej gminie, jak to miało się w Polsce, gdzie nastąpiły zejścia śmiertelne po zażyciu uproszonych dopalaczy. To są fakty, to nie są mity, to są dyskusje nawet na Radzie Gminy odnośnie dostępności do narkotyków, a to jest tuż, to jest zamierzone. Natomiast ja się obawiam, że to już jest. Bo z tego, co mi jest wiadomo,
to z terenu naszej gminy już kilka osób było na leczeniu odwykowym, jeśli chodzi o nażywanie narkotyków. To jest rzeczywiste zagrożenie nowe, większe, zaczyna być zagrożeniem powszechne. Tanieś tego badziewia, tego wszystkiego, powoduje to, że dostępność jest coraz większa i tutaj działania sanepidu czy inne działania na poziomie rządowym niewiele pomogą. Pierwsze to jest najważniejsze rozpoznanie zjawiska po to, żeby postawić określoną diagnozę i prowadzić określone działania. Myślę, że jeśli chodzi o profilaktykę w zakresie zapobiegania narkotykom, moje opinie takie, że może tych mało środków poświęcamy na ten cel i tu działania powinny być większe w tym zakresie. To znaczy powiem tak, w okresie wakacyjnym, kiedy od opalaczy było tak bardzo głośno, zaprosiliśmy do pracy terapeutów uzależnień, to tutaj faktycznie był dyżur terapeutów. Osoby były poinformowane o tym, że mogą przyjść, że mogą porozmawiać tak, z terapeutami. Nie było ani jednego przypadku dotyczącego dopalaczy narkotyków. Wszystkie przypadki dotyczyły alkoholu. Także problem alkoholowy, ja nie mówię, że oczywiście problem narkotykowy jest, tylko że on jest tak na tyle ukryty na razie i po prostu tak, że osoby nawet, które kierowane są na leczenie, nie są w naszym rejonie. Tak? Pani Gabriuszu, przepraszam, bo jak pan porąbkę wejdę słowo, ale problem narkotykowy jest największy wśród młodzieży, młodych ludzi. No, i to tam porąbce taki. To jest sprawy teraz sądowe i wszystko. To ich złapali. To wśród młodzieży by, a tu się zgłosili alkohol, może starsze osoby. No nie wiem, ale wśród młodzieży naprawdę. Tak, no ja nie mówię o tym. Problem dopalaczy jest na kotyku wiedzy. Tutaj mówię, no my jako gmina komisja no, nie wejdziemy do każdego domu, nie porozmawiamy z każdą osobą, robimy, staramy się po prostu taką akcje informacyjne jak najbardziej są robione, tak? W szkołach robione są różnego rodzaju programy, o które wnioskują tak naprawdę szkoły. One wiedzą, co dla nich jest najlepsze, który program wybrać, co chcą zrobić. Ale tak jak w programie napisałam, w przyszłym roku byłabym za tym, żeby zrobić w szkołach taki jeden wspólny, rekomendowany przez partę program, żeby objął, żeby miał podstawy po prostu takie fachowe, tak, do realizacji. Dziękuję. Ja osobiście znam parę osób, które w wyniku działania w innej komisji poddały się leczeniu i poddały się leczeniu z dobrym rezultatem. No, widzę, że o ile pili na umór, tak na dzień dzisiejszy nie piją i to jest skuteczne to nie picie jest, dlatego że trwało bądź jakiś dłuższy okres czasu. Dłuższy okres czasu podał mnie, że parę lat jakoś nie wracają do domu, więc jakieś pozytywne rezultaty. Takie namacalne, prawda? Konkretne, bo tak, ten człowiek pił, a on nagle przestąpił. Znaczy dostał się do nagle, dlatego że on da drugi nie pije. I należy do grupy właśnie dzieci niepijących. Także to, myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i te leczenie odwykowe tak przynosi jakieś rezultaty. Nie powinno ono mieć miejsca. Natomiast wczesne rozpoznanie problemu, że narkotyki dopalacze to jest coś, co może pozwolić na przyjęcie takich rozwiązań, które uchronią chociażby jednego czy dwóch młodych ludzi od nałogu, a to jest pewnie sukces. No oczywiście, że lepiej zapobiegać niż leczyć, tak? No to jest. Dziękuję, proszę bardzo. Ja myślę, że problem narkotyków, a zwłaszcza dopalaczy, dlatego jest taki uśpieniu w ukryciu, że tutaj zaopatrywanie się w tego typu środki przebiega w dużej mierze przez internet. I no nie ma tutaj sytuacji takiej, że idzie się kupuje albo są dealerzy, prawda, bo można dostać po prostu przez internet. Natomiast z takich właśnie akcji, które też w szkołach prowadzimy i filmów edukacyjnych, które właśnie po tej wakacyjnej sytuacji miały miejsce, myślę, że do mnie najbardziej przemówił taki film, w którym jeden z dealerów, to jest ten, który sprzedają właśnie dopalacze,
powiedział, że w ciągu roku rozprowadza około 500 kg dopalaczy. Państwo chyba tak z takiego przynajmniej telewizyjnego oglądu wiedzą, jak wyglądają te paczuszki. Ile one mają? To jest gram, kilka gramów, prawda? Więc to jest jeden człowiek. Mnie to najbardziej przeraziło, bo to wydaje mi się obrazuje skalę problemu, którego jak gdyby nie widzimy, dopóki nie trafi praktycznie na oddział szpitalny ktoś, tak jak było w wakacje, gdzie to była prawie epidemia, prawda? Więc tutaj myślę, że naprawdę trzeba, wydaje mi się, bardzo ostro wejść z taką akcją profilaktyczną. Bo to dzieci najbardziej ciekawi. A przyznam szczerze, że materiały też profilaktyczne, które akurat mam w szkole, we mnie budzą taki troszeczkę sprzeciw, bo dostałam też materiały ulotki pod hasłem większość nie wierzy. Ale cały czas tam w tym ulotce pokazywana jest ta mniejszość i również na przykład, że zażywanie dopalaczy powoduje przyjemne doznania, ale również negatywne, więc cały czas ja zastanawiam się, kto tworzył tę ulotkę, ja mogę ją przynieść. Miałam ją rozdać uczniom i po prostu schowałam do szuflady. Bo przeraziło mnie to, że cały czas jest pokazywane jednak, że to jest coś, co daje przyjemne doznania. Ale nie kampanie, nawet społeczne, czy te zrezygnowaliśmy, nawet ja zrezygnowałam w tym roku z koncertów profilaktycznych, kiedy ktoś przyjeżdża i opowiada, że pił 10 lat, a teraz jeździ po Polsce i opowiada, jak to było źle. Więc i wyszedł na prosto, tak, spadł na cztery łapy, więc no, to jest tak antyprofilaktyka czasami. Ja rozumiem, że treści, no, nie zawsze odpowiadamy za te treści tych kampanii społecznych, bo staramy się też czerpać się wiedzę i zakupić te materiały, które naprawdę są rzetelne, ale wierzcie Państwo, niektóre to są, no, materiały są jakie są właśnie, no tak? Zamiast więcej dobrego, to zrobię więcej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Proszę Państwa, takie zdanie daje projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka na 2016 rok. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu nadania nazwy ulicy Kobiet. Tak. Ta ulica ma się nazywać Złocista. Zapytam Pani Sołtys, w którym to miejscu jest? Otóż mamy małą kawiarnię. Ta ulica, odkąd jestem sołtysem, ta ulica Złocista istniała. I do tej pory właściwie ta nazwa jest używana, nazwa ulica ma tabliczkę z nazwą ulicy, jest utwardzana, tylko nie jest w rejestrze ulic ujęta. I teraz to się okazało, że nie jest ujęta w rejestrze ulic i tutaj o to właśnie chodzi. Tam są trzy budynki na tej ulicy, które mają adres ulicy Kęckiej. To jest łącznik ulicy Kęckiej z ulicą Dolną. I prawdopodobnie będziemy musieli na koszt gminy tym mieszkańcom, żeby wszystkie dokumenty mogli sobie przerobić w przyszłości. No to jest przed panem, nie wiem jak się ten pan nazywa. To jest za Moskiem. Mostek jest na Węgierce, co jest tradycyjna z Kęcką. I później za tym Moskiem w prawo. No nie jest taka krótka, ona ma ze 200 metrów. Ale jest ulica. Dobrze. Jest ulica i ona od zawsze tak się nazywa. Ja nie wiem, kiedy ta nazwa to ale mając adresy, mają Kęckiej. Właśnie mnie to zawsze zastanawiało, czemu oni mają adres Kęckiej ulicy. Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kobiernica. Dziękuję Pani Sołtys. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz mamy projekt apelu w sprawie rozpoczęcia budowy inwestycji pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna. Proszę bardzo. Szanowni Państwo,
Pozwolę sobie przygotować taki apel po konsultacjach z pracownikami urzędu gminy. Jest to oczywiście projekt. Ja chciałbym, żebyście Państwo ewentualnie na pewno zapoznaliście się z nim. Żebyście nanieśli jakieś ewentualne poprawki. Co tam jeszcze możemy zmienić, ewentualnie dołożyć. Chciałbym, żebyście też mi Państwo popowiedzieli, do kogo oprócz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych do wiadomości czy przekazać ten apel. No może by jednak większa ilość osób otrzymała ten apel i żeby ktoś rzeczywiście zadziałał w tym kierunku. Proszę bardzo, pan profesor. Proszę Państwa, oczywiście apel tego typu mam uczyszczony w świetle, tak dalej. Ja mam taką następującą propozycję, że bank ma dość wpływną sytuację polityczną, jaką mamy obecnie. Proponowałbym wstrzymać się jeszcze z tym apelem do czasu, kiedy posłowie złożą ślubowanie, będziemy wiedzieli, do kogo pisać, ewentualnie kogo potem rozliczyć za 4 lata. Ale my się bardzo dobrze Także myślę, że to by było dobre rozwiązanie. Na razie to byśmy posłali komuś, kto może się okazać, że on nie będzie miał nic do powiedzenia. Dziękuję panu. To była moja propozycja. I słuszna racja, bo to trzeba czekać. Ale pomysł jest bardzo dobry i trzeba to... Tylko czy ta forma, którą państwo otrzymali... No myślę, że to dojrzeje jeszcze. Chyba, że jeszcze będziemy nad tym pracować, nie ma problemu. Jak najbardziej. Dziękuję panu. Znaczy, ja chciałem się tutaj powiedzieć coś, co jest związane z tą Beskidzką Drogą Integracyjną. Niedawno, jak powiedziałem, mieliśmy spotkanie u pani poseł Pępek w Żywcu, w Wąskim Gronie z panem marszałkiem województwa śląskiego naczelnym, panem Saługą. No i zresztą chyba Radio Bielsko nawet to transmitowało. Ja pana marszałka tam prosiłem o kontakty z marszałkiem Sobą, żeby zintensyfikować pracę na temat BDI i apel do posłów, a pan marszałek mi się pyta, a co to jest? Tak jestem świadomości naszych władz wojewódzkich na temat Beskidzkiej Drogi Integracyjnej i my możemy to włosy podrywać, a jak oni nie nawiążą kontaktu z sobą, to z tego nic nie będzie. On nawet nie wiedział, że to się projektuje, że to na jakim... W ogóle nie wiedział, co to jest BDI. I ten jego asystent kazał zapisać temu asystentowi, który z nim był, żeby pisał temat BDI, on to musi rozpoznać, co to jest w ogóle to BDI. To jak to ma postawać, jak marszałek nie wie, co to jest BDI, nie? A to jest, jeszcze jeżeli powiedzieli, że u nas na Śląsku to jest tam może 10 km, bo większość jest... Może, no bo już się bał, że pewnie jakieś duże obciążenia finansowe będą na ten temat, ale taka jest świadomość właśnie naszych władz wojewódzkich na temat drogi BDI. Słowa pana wójta tylko potwierdzają słuszność naszego zamiaru, że tych nowych trzeba zacząć edukować od samego początku i oczekiwać określonych działań. Nie po to, żeby po 4 latach zapytali, co to jest BDI. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Czyli odkładamy i na rację, a zaczekamy, co się, aż się to wszystko ułoży. Dobra. Przechodzimy, proszę Państwa, dalej. Rozpatrzenie niżej wymienionych próśb. Mamy prośbę pani Kulecka o włączenie do akty, włączenie się do akty ślet na paczkę. Mamy tutaj, proszę, dostaliśmy pismo. Proszę pani. To nie ta pani nasza góra? Szlachetnicę, mogę wypowiedzieć. Paczkę. Bo nie pamiętam, że takie coś nie robiliśmy w poprzednich latach. W szkole zawsze robimy szlachetnicę. Tak. Proszę dalej. Kto chciał zabrać głos, ustosunkować się do tej prośby? Czy mamy 16 zakwalifikowanych rodzin, tak? Z porąbki ja mam tutaj piszę. Że szkoły robią coś takiego, jak to... Przepraszam. Proszę. Nie, bo pani Gienia tutaj wspomniała, że szkoły robią, przygotowują takie akcje, że na paczka. Tutaj mamy, widzę, 16 rodzin wyszczególnionych. Jak ta pomoc wygląda ze strony szkół dla tych rodzin? Ile jest objętych pomocą? To znaczy, szkoła robi paczkę dla jednej rodziny. Aha, dla jednej rodziny, tak. Rozumiem. I znamy konkretne potrzeby, po prostu zbieramy materiały czy finanse i gdzie zakupuje się. Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. Pan Filatki, proszę bardzo. Ten szlachetny, pomysł bardzo dobry, tylko zastanawiam się, jak miałaby wyglądać realizacja tego pomysłu ze strony rady gminy.
bo mowa tutaj jest o przygotowaniu świątecznej pomocy dla wybranej rodziny. Teraz którą wybrać spośród tych krzesła? No właśnie, byśmy mieli rozeznanie. Więc proszę Państwa, albo powinniśmy się jako rada zaangażować, czy może każdy radny osobno, żeby tutaj pomóc, ja nie wiem, ale tak, żeby wszystkie te rodziny dostały albo wcale, bo wydaje mi się, że no jak, będziemy losować? I co powiedzieć tym pozostałym, dlaczego? Bo to jest takie moje wewnętrzne, że taka rozterka, bo tak powtarzam, cel jest szlachetny, pomysł bardzo dobry, tylko w jaki sposób fizycznie to zrealizować? Nie mamy rozeznania, która z tych 16 rodzin najwięcej potrzebująca. Nie ma. Przypuszczam, że wszystkie są w tym samym poziomie potrzeby. Ja myślę, że to jest chyba temat taki, że bo ja już kiedyś się dokładałem prywatnie, bo oni byli u mnie w biurze, no i prywatnie wyciągnąłem z kieszeni pieniądze i dałem im na ten cel, na tą szlachetną paczkę. I pewnie tak to trzeba będzie zrobić, bo to trudno nam jest określić kogo. No oni po prostu zbierają pieniądze, żeby nie starczyło na te paczki, które tam są. To będzie zależało od każdego, kto ile pewnie będzie chciał dać, no bo rada, gmina jako tak nie ma tytułu do tego, żeby dawać pieniądze, nie? Na takie rzeczy muszę powiedzieć. Bo moja Judyta, która studiuje w Cieszynie, to ona tam tu robi, ona co roku uczestniczy tutaj w tej kampanii szlachetnej paczki, no to oni zbierają od osób. W zależności ile mają pieniędzy, to tak. Ale kto chwali po małżeństwie, że ludzie z rodziny, z właśnie skąd to? Oni na przykład, to nasza pomoc społeczna, GOPS powinien tutaj być. Bo my dostajemy z pomocą, bo my rodzinie mamy pomoc. Oni mogą wywiady i albo się same zgłaszają, albo zgłaszają. Można by się zorientować, ja mam taki pomysł, zorientować, dzwonić do tej pani ktoś, no i jakie to są, które to rodziny. I sołtysi mają najlepsze rozeznanie. Oczekuje się od nas przekazania określonych środków na ten cel. Czytałem w tym piśmie przygotowania paczki za określonej rodziny. To jest istotne dla mnie. Chodzi o to, żebyśmy może nie ingerowali, a dali. Chodzi o pierwsze, żeby finansowo tak to wygląda. Rozumiem. No proszę Państwa, no musimy coś zadecydować tutaj. Jaka jest propozycja odnośnie tego tematu ze strony Państwa? Proszę Panie Radna. No, proszę Państwa, to tak wygląda, że teraz rocznie będzie mógł każdy zobaczyć na stronie szlachetnej paczki, bo tak jest co roku. Tak. Tam jest historia rodziny, tam jest napisane, co dana rodzina potrzebuje. Te rodziny można ostać, ponieważ one się na to godzą, że ich wizerunek jest po prostu jakby na cele tej akcji udostępniany. I hasło, przepraszam, szlachetna paczka? Tak, na stronie szlachetna paczka, tam będzie wybierz rodzinę i tam będzie rejon chętnie, będzie można sobie wybrać po prostu rodziny z gminy Porąbka i każdą zobaczy. Dopóki tych rodzin no nie będziemy mieli udostępnieni, czyli po prostu no, nasza rozmowa tu jest bezprzedmiotowa, ponieważ ta paczka trwa aż do czasu świąt, także będzie jeszcze na to czas, żeby się nad tym zastanowić. Co prawda co roku, cały rok jest prowadzona akcja, gdzie można wpłacać pieniądze bezpośrednio na taką szlachetną paczkę cały rok. Także tutaj też można w ten sposób pomagać. Proszę, pan Kocęba. Proszę Państwa, no, mamy dwie możliwości. Jedna to ta, tutaj mówi pan wójt, że prawo organizacyjnych możliwości przekazania określonej sumy pieniędzy nie ma. I taka jest prawda, więc to jest jedna kwestia. Kolejna kwestia to jest taka, że możemy przekazać każdy ze swoim sumieniem określoną sumę pieniędzy indywidualnie, po zapoznaniu się z materiałem na stronie internetowej, ile kto będzie uważał za stosowne. Przeleje na wybrany konto do danej rodziny, albo jak to będzie uważał, to albo druga taka podmożliwość to jest to, że zbierzemy określoną sumę pieniędzy my jako radni, Rady Gminy Porąbka, do kupy i
pan przewodniczący w naszym imieniu przekaże. No, prywatnie przekaże. Zaznaczają, że są to środki zebrane przez przedradne gminy. Takie mamy możliwości. Jak państwo uważają? W moim odczuciu ta ostatnia propozycja była najlepsza. Myślę, że tak. Ale by było dobrze, jakby ktoś był chętny wejść na stronę internetową i wiedzieć, żebyśmy mieli rozeznanie z naszej gminy tych nazwisk. Ale ta ostatnia propozycja pana radnego mi się wydaje, żeby była naj... Ale to skoro pan przewodniczący będzie miał kasę, to wybierze, a my ma, jesteśmy w stanie zaufać, że... To... Nie, ale to ogólnie zawsze, nie będziemy wybierać, ja nie mam pozycję, bo myślę, że pani... Na myśli, przepraszam panie, ale będę wybierać rodzinny, bo jak wybierać? Ogólnie zawsze, prawda? To tak nie działa. To nie działa. To nie działa. Trzeba wybrać rodzinę. No tak mówię, no myślę, że trzeba wybrać rodzinę. Dlatego wspominałem, że jeżeli by to było zorganizowane, tak jak pan radny Kozęba przedstawił, jeżeli by to było w formie takiej naszej wewnętrznej zbiórki i upoważnienia pana przewodniczącego do przekazania tych środków w imieniu rady gminy, to wtedy będziemy mogli je przekazać, zapewne będziemy je przekazać jednej wybranej ludzi. Tak. Prawda? Poprzez jedną paczkę. Mamy tak pewne wątpliwości. No właśnie, co do tego wyboru. Znaczy no to tego, takiego sposobu, prawda? Czy może faktycznie zrobić tak, jak mówił pan radny Kozęba, że każdy z państwa zgodnie z własnym sumieniem środki przekaże, tylko po prostu wybierze sobie jakąś gminę. Lub że niekoniecznie z naszej gminy, no chociaż ja akurat to wybierałbym. Kraja, że tak powiem, prawda? I przekażę we własnym zakresie, jakiś przelew zrobi. Cały czas mam taki sprzeciw wobec tego, dlaczego akurat tą wybrać? Tak. No właśnie, to jest dylemat. Dlaczego rada gminy akurat, dlaczego nie rada, bo to nie będzie nieoficjalnie przekazane. Tak. Dlaczego radni akurat zdecydowali się, no co, konkurs ogłosimy? Myślę, że to pan Grzegorz ma rację, że tu będzie może mniejsza pomoc, ale większa ilość rodzin. To są wielodzietne rodziny, gdzie na przykład rodzice chorują. To są takie trudne sytuacje. Na to my kopsu nie mamy, jakby się zorientować. Ale kopsu nie mamy. Panie radny, to nie chodzi o robienie wywiadu, bo przypuszczam, jak pan będzie na tą stronę i przeczyta, o którą rodzinę chodzi, to pan będzie doskonale wiedział, jak to będzie ktoś szczęca, czy tu jak kola, czy po roku. To są ludzie, których wszyscy znamy, prawda? I wiemy, komu pomagamy. To jest następne pisanie. To co, proszę państwa, przemyślimy to i do następnej jeszcze komisji. No mamy propozycję, no i każda propozycja w moim zdaniem jest do realizacji, prawda? Tylko przemyślę, bo to rzeczywiście tu jest problem, dlaczego tą rodzinę wybrać. No, wrócimy do tematu, ale też takie mam poczucie, dlaczego tą rodzinę. Dobrze, czyli wracamy do tematu, ale propozycje są, jak się wydaje, do realizacji każdej. Proszę państwa, przechodzimy, mamy pismo jeszcze gminy Koniecpol o pomoc finansową w budowie wodociągu. Proszę, ja się nie chcę wypowiadać, ale mam swoje zdanie na ten temat. Czy Porąbce ktoś pomaga przy budowie? Takie krótko zwięźle. Wyżywę, a nie zrobię program na praktyki. Czyli zamykamy temat, tak? Tak. Proszę państwa, teraz przechodzimy do dołożonego punktu dzisiejszego posiedzenia. Sprawa zawiadomienia wojewody. Dostaliśmy tutaj zawiadomienie wcześniej o wszczęciu postępowania. Tutaj teraz mamy przygotowane pismo do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do nadzoru prawnego. Proszę bardzo, czy macie jakieś uwagi odnośnie tego pisma? Przejrzeć się, mi się wydaje, że jest wyjaśnione. Czy nasze stanowisko jest Ale odwołać się można. No, myślę, że trzeba. A to nie jest odwołanie. To nie jest odwołanie, tylko pismo do nich. Wyjaśnienie. To jest nasze prawo. Znaczy, tak. Państwo tego nie będą chcieli wykorzystać.
Nie się wysyłać. Stosunkuję też do tego wyjaśnienia. Ja też tak wierzę. Nie stosunkuję, to jest sprawy. No tak, że ona nie będzie odpowiadać. Znaczy do 30 do końca miesiąca jest termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Natomiast biorąc pod uwagę te informacje, które zostały również tutaj przez pana Tomasza Sotyla przekazane, one się tutaj, ja nie mówiłam, że ja jestem autorką tego projektu, tego pisma, natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne związane z tym projektem, to tutaj jest duży wkład pana Tomasza Sotyla. I zgodnie z jego informacjami ten plan zawiera wszystkie wymagane elementy zgodnie z ustawą. Natomiast być może nie ma tego tak usystematyzowane, jak jest w ustawie. Natomiast jeżeli chodzi o merytoryczną zawartość planu, to on wymaga tym wymogom ustawowym. Natomiast to też jest istotne. Sama ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jeżeli chodzi o takie kwestie warunków i kwestie formalno-prawne, to właściwie wymaga, ja to jako drugi argument wskazuję, zaopiniowania przez Radę zgodności tego planu z, tak jak tutaj jest określone w ustawie, z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium, w planie zagospodarowania przestrzennego, etc. Natomiast de facto Rada Gmin nie tyle, że nie jest uprawniona, jak najbardziej jest uprawniona, ale przede wszystkim jest zobligowana sprawdzić, czy jest zgodny ten plan z studium, z ustaleniami miejscowego planu. Natomiast czy zawiera te elementy, które przedsiębiorstwo ma obowiązek zawrzeć, to już jest kwestia drugorzędna, bo z ustawy wynika, że Rada Gminy uchwala program spełniający warunki, o którym mowa w ustępie 3. A ustęp 3 właśnie mówi tylko o zgodności z ustaleniami studium, czy też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywistym jest natomiast, że no jeżeli mamy jakieś wytyczne ustawowe, to przedsiębiorstwo wodociągowe powinno się dostosować do tych wymogów ustawowych. Natomiast jeszcze odrębna kwestia, co w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo, które jest autorem tego planu, z jakichś przyczyn nam nieznanych nie chce się dostosować, a my musimy podjąć uchwałę, nie mamy jakichś instrumentów prawnych, żeby go przymusić, to jedynie możemy nie podjąć uchwały, prawda? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi? Proszę pani Marta. Ja mam tylko takie pytanie, bo jeżeli AKWA sporządza w ten sposób ten plan, który nam daje, który według mojej oceny na pierwszym komisji nie zawierał tych wszystkich elementów i widać, że organ nadzoru tutaj konkretnie wskazał te rzeczy, te uchybienia. Ja mam pytanie tak, one również trafiają do innych gmin, tudzież na przykład do KUS. Czy ta sytuacja również ma, czy pani wiedzą, ja nie. Jak się organ nadzoru odniósł do podobnych rzeczy? Ja nie mam takiej informacji. Bo możemy mieć do czynienia z tym, że będzie to masówka, tak? Może tak. Nie mam takiej informacji. Ale do sesji mogę państwu przekazać. To kwestia jednego dodatku. No właśnie, zorientować się. Czy jeszcze ktoś chciał w tym temacie zapytać? Nie widzę. Proszę państwa, to przechodzimy do ostatniego punktu, wolne wnioski. Proszę bardzo, pan Sobiak. Był temat psów i ja chciałem zwrócić uwagę, żeby temat psów na Zamościu w końcu jakoś załatwić, bo już tam dwie kury zawiezione, policja interweniowała i czy państwo dalej te psy trzymią tak jak na wolności, nie mają zabezpieczonych. I teraz już rodzice z wózkami jeżdżą z dziećmi i już zaczynają te psy atakować ich samych. Jak zawrócę dwie kury, to może to samo się stać, że pogryzą kogoś przechodzącego. Ja osobiście się boję tamtym wyjść, bo to tak się gajnie, że mieli wilki i było to samo, a teraz mają inne psy. I policja wie, o co chodzi, proszę raz wystąpić do komendanta, żeby się zajęła, albo wziąć te psy i zabić do schroniska dla bezdomnych. Bo nie wiadomo, czy one są szczepione, czy nieszczepione, jak ludzie mogą bez jakiegoś takiego lepszego odrodzenia trzymać się tak. I druga sprawa, na zebraniu wiejskim w Kobielnicach był tam wniosek. Mieszkańcy złożyli ile tych podpisów
będzie spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, czy już w tej sprawie się coś robi, czy nie. Bo coraz więcej pytań, coraz bardziej niebezpiecznie to wygląda. Tam wyjazd i wjazd do tam na Kamieniec, coraz więcej stłuczek. Nie możemy czekać, aż tam ktoś znowu zginie, ale więcej osób, dosyć parę osób zginęło. A przejście tą drugą stroną jest bardzo wąskie, a dojść do pierwszego przejścia to trzeba ten kawałek przejść. Jeszcze jest brak oświetlenia, no i tragedia. No i proszę poważnie sprawę potraktować i wystąpić w tej generalnej dyrekcji, chcemy się z nimi spotkać. Dziękuję bardzo. Kto następny? Pan przewodniczący, proszę. Szanowni Państwo, ja tylko informacyjnie, ponieważ jest to temat znów, który będziemy musieli rozpatrywać na sesji budżetowej. Macie Państwo te wnioski, wpłynęły dwa wnioski. Jeden od Grupy Ochotniczej Straży Pożarnej, podpisany przez prezesa, chodzi o dofinansowanie zakupu samochodu. Drugi wpłynął od pani dyrektor, oczywiście są podpisy Rady Wójtów również z przedszkola z ulicy Królewskiej. Także to są tematy na sesję budżetową. My to wszystko odkładamy, będzie wszystko przedstawione na sesji budżetowej. Tylko informacje nie Państwu przekazuję. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Ja sobie udzielę głosu. Panie wójcie, no kochani, chciałem odnowić to, co już nadmieniłem, ten wniosek, bo jeżeli my ustaliliśmy dzisiaj stawki targowe, prawda, opłaty, to naprawdę musimy tym targującym jakieś te warunki stworzyć. Tak jak jeszcze przedtem nadmieniłem i pan sołtys to potwierdza, naprawdę teraz troszeczkę zaniedbane. No, zniszczyło się to podłoże po prostu, co było utwardzone tą koroną przez nas, ten teren obecnego targowiska. Bardzo bym prosił, żeby naprawdę jakieś środki albo rzeczywiście z tej targowej znaleźć i tą korę jakoś kupić. I naprawdę szczególnie tam, gdzie to błoto i te dziury i tak, żeby te warunki jakieś do tego targowania, szczególnie w tym okresie zaraz jesiennym i zimowym były, bo to ten najgorszy telefon. Druga sprawa, bardzo bym prosił, bo z panem sołtym z tym już orientowaliśmy się. Jest prośba mieszkańców, żeby przy lewiatanie na parkingu jedno przynajmniej miejsce było dla niepełnosprawnych. A jak się okazuje, teren jest GS-u, nie Urzędu Gminy. I to prawdopodobnie według przepisów wygląda, że GS chyba ma obowiązek. Nie wiem, czy tak jest, nie jestem zorientowany. Tylko bardzo bym prosił, proszę, to wnioskuję o stosowanie przez Urząd Gminy do GS-u pisma o wyznaczenie jednego parkingu dla niepełnosprawnych. Miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Bo parkingi, fajne pasy są porobione przy lewiatanie i to rzeczywiście jest konieczne, a szczególnie, bo ten parking to była w porąbce, szczególnie przyjdzie sobota, niedziela czy piątek, to jest naprawdę oblężone, nie ma gdzie samochodu postawić. Rzeczywiście parę tych osób często przyjeżdża niepełnosprawnych, no i konieczny taki parking. Tylko to nie wiem, jak to ze strony prawnej wygląda, bo to jest właściciel, nie jest GES, czy oni mają obowiązek, czy nie jestem zorientowany. To ma, czy my możemy jako gmina na tym terenie? No właśnie, bardzo bym prosił się zorientować, czy oni mają obowiązek, prawda? Bo przy aptece był podobny problem i widzę, i apteka tutaj zrobiła takie miejsce na parkingu. Nie wiadomo, czy ten teren to jest traktowany jako parking, czy to jest miejsce do parkingu, czy ten plac parkingowy, bo to jest różnica, proszę Państwa. Parking, a i być może, jeśli przyszłoby o parking, to obowiązek taki był, czyli to jest miejsce parkingowe, to takiego obowiązku z tego, co nie ma. No właśnie, nie wiem. No ale jeżeli już, no tak. Ja myślę, że nic nie szkodzi. Logicznie mówiąc, jak rzeczywiście by może był parking, to by było oznakowanie, tam nie ma oznakowania. Nie ma oznakowania, nie ma. Tylko, że pasy są porobione. A nie ma, nie siedzę w temacie, to trudno mi zabierać. Panie Przewodniczący, kwestia obowiązku jedno, a kwestia inicjatywy z naszej strony, prawda? Tak. Zwrócenia się do właściciela gruntu, to zupełnie odrębna sprawa. No właśnie. To bardzo bym prosił o wystosowanie takiego pisma, nie wiem jaki będzie odzew. Prezesem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę bardzo. Ja mam pytanie tam do radnych z Bujakowa, bo zakup samochodu to nie jest takie z roku na rok, że tam się zawsze kilka tych samochodów już nowych było przez mnie załatwiane i zawsze zaczynałem od komendanta głównego poprzez zarząd Związku OSP. Na dany rok mają jakiś limit bardziej samochody, nie? Na województwo czy na powiat. Jak już te samochody są przydzielane, to wtedy się starają środki. No bo taki samochód Mercedes kosztuje w granicach 500 tysięcy. No, my tu zabezpieczymy 400 tysięcy,
Nie wiadomo, czy to w tym roku, żeby nie było, stało się tak jak w zeszłym roku, żeby było 70 tysięcy i trzeba było to rozdysponować, bo OSP, drugi tam prezes, czy ktoś tam z działaczy chyba żadnych kroków nie poczynił. Z tego widać, bo już by było gdzieś tam wiadomo, że ten samochód dla Bujakowa jest w jakiejś kolejce na rok 2016. No i trzeba by pierwsze rozeznać, kiedy jest możliwe ten samochód kupić, w którym roku i wtedy zabezpieczyć te większe środki. A my to zabezpieczymy, no i na koniec roku znowu się. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Ja mogę odnosić, bo to też było temat na spotkaniu z naszym panem marszałkiem, bo to miał być ten program, że gdzie 20 milionów euro miało być, zostało z tego 2. No i ale mówi, że wojewódzki fundusz ma tam coś założyć 3 miliony złotych i że ma być dofinansowany w sumie chyba 51 samochodów w województwie śląskim. Ale kiedy dobrze dokładnie, trzeba się po prostu tym interesować, kiedy będę to znaczy, wejdzie. Ja w Warszawie byłem kilka razy u komendanta głównego i byłem w zarządzie głównym i byłem w zarządzie wojewódzkim DPL non-stop. Tam i z powrotem i załatwiałem, chodziłem, prosiłem i wtedy się znalazły środki. Nie? Na taki mały samochód komendant główny dał wtedy 250 tysięcy na małego Mercedesa ratownictwa drogowego. A tu tak rada gminy, no pewnie, no 400, no nic, no ale tu trzeba pozyskać środki, bo jest szansa, żeby nie było szans, żeby nie było możliwości, to trudno, kupujemy, nie? No, ale jak jest możliwość, dają to finansowania, nawet wojewódzki są dużo ochrony środowiska, też dokładnie do tego. Dziękuję. Pan Filarski? No przyznam szczerze, że słowa pana Słupiaka są to miód na moje serce. Ja się bardzo cieszę, ja odbieram te słowa jako chęć pomocy strażakom z Bujakowa przez doświadczonego prezesa OSP w Kobiernicach, bo przecież wszyscy strażacy w tej gminie są nasi. To nie ma strażaków gorszych, lepszych, trzeciej, czwartej kategorii, piątej. Ja oczywiście z przyjemnością przekażę uwagi pana radnego Sopiaka prezesowi. Być może razem wybiorą się do tej Warszawy, skoro pan radny już tam przetarł takie szlaki wielokrotnie i ma doświadczenie. My z całą pewnością będziemy partycypować w kosztach paliwa, żeby nie był stratny w tym momencie. I bardzo mnie ten głos cieszy. Pragnę tylko zwrócić państwa uwagę, że OSP Bujaków jest ostatnim jednostką w gminie z tych, które wyjeżdżają najczęściej. Bo po nas jeszcze jest Wielka Puszcza, ale już i OSP Kobiernica, i OSP w Chorobce, OSP w Czańcu w ostatnim roku takie pojazdy miały zakupione. Przy takim właśnie zakresie współfinansowania ze strony budżetu gminy. Przypominam również, bo tu pan sobie jakoś o tym zapomina chyba, że to jest naturalną rzeczą, że najpierw zabezpieczone są środki w budżecie, potem odbywają się starania o dofinansowanie z zewnątrz. I bardzo często, i w zasadzie jest to praktyką normalną, że te środki rzadko kiedy udaje się w danym roku budżetowym wykorzystać, tylko są zazwyczaj wykorzystywane z jakimś pośrednictwem dwóch, a nawet w jednym wypadku trzech lat. Więc nie rozumiem do końca, ale to wynika z tego, że nie mam doświadczenia takiego jak pan sobie. Nie jeździłem po Warszawie, nie spotykałem się z komendantem głównym. Liczę na wsparcie, liczę na to, że pan Adam nam pomoże. Nie wszyscy panu. Dziękuję bardzo. 70 tysięcy było w zeszłym roku, nie zrobiliście ani jednego ruchu. I teraz panie Adamie, proszę o to pytać prezesa, czy zrobił ruch, czy nie. Ja wiem, że zrobił. Ale to no trudno, żeby się w polemikę teraz właśnie. No ale proszę pan mi wyjaśnił sytuację, dlaczego nie było możliwości zrobienia ruchu, prawda? Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś. Macie pan namiastki, pan radny poseł? Chodzi mi o tym, co we wtorek biura dwa tej drogi pożyczenia na Kozłowniku. Środki w przyszłym roku w budżecie na wykonanie projektu tej drogi. To jest 30 tysięcy, jak podaje pan wójt, także myślę, że nie jest to duża suma. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że Szefstwo Kobiernice zrobiło od Zamostu aż tam od strony słonecznej projekt i oświetlenie kilka lamp do mostu
a w tym roku, w przyszłym roku się kończy pozwolenie, bo to oświetlenie jest dalej aż do GS. I projekt, i oświetlenie chyba Czegla, Szerstwo Kowiemce pokryło. Na drodze krajowej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś tematy? Jeżeli nie, to dziękuję serdecznie w imieniu pana przewodniczącego. Zapraszam na kogoś.